Hello, Maz z tej strony i witam was już w moim kolejnym gameplayu z gry Payday 2. Tak więc drugi gameplay z Paydaya z kolei. I dzisiaj, tak jak mówiłem, będzie materiał związany z ostatnim dniem Crime Festu, który obiecałem zresztą ostatnio, co nie? I dzisiejszy materiał będzie z nowego hejstu, nowego starego hejstu znowu bym powiedział, z First World Bank, o którym mówiłem też w poprzednim materiale, który jest właśnie hejstem z Payday 1, a został dodany właśnie teraz do Payday 2 w czasie trwania tego Crime Festu. Co prawda nie jest to nagroda z ostatniego dnia, ale mimo to jest to Payday... Jest to hejst wyjątkowy. Tak jak też chyba wspominałem ostatnio, że to jest to jedyny hejst, który w ogóle grałem w jedynce, więc dla mnie to jest ciekawe wyróżnienie. Znaczy, powinno być dla tego hejsta. Jeden z nielicznych zresztą jest to, o którym mówię, że grałem w jedynce. I tak już się zaplątałem. Co chciałem powiedzieć? Ten hejst jest też wyjątkowy, nie tylko dlatego, że jest czym jest, ale również dlatego, że mamy tutaj zamiar ze znajomymi zrobić coś, co się nazywa Overdrill. Jeżeli ktoś z was jeszcze nie wie, co to jest Overdrill, to zerknijcie sobie na osiągnięcia i tam na niej znajdziecie właśnie takie jedno nazwane Overdrill i polega ono na dostaniu się do sejfu w tym banku. No, brzmi to banalnie, gdyby nie to, że drillowanie tego sejfu zajmie 2000 sekund, co w przybliżeniu daje 33 minuty i 20 sekund, jeżeli dobrze pamiętam, więc... jest to naprawdę dość sporo czasu, który będziemy musieli tutaj spędzić czekając, aż ten safe się otworzy. I co więcej, trzeba to jeszcze zrobić na Deathwishu, jeżeli mnie pamięć nie myli. Dlatego jesteśmy również oczywiście na Deathwishu i dlatego, no cóż, będzie ciężko mówiąc szczerze. Ale damy radę, no w końcu widzicie ten materiał, to wiecie w takim razie, że na pewno nam się udało, nie ma tutaj żadnego, wydaje mi się, spoila, tylko przede wszystkim jak to zrobiliśmy, to jest chyba ważniejsze i postanowiliśmy zacząć rozgrywkę tego hejsta, gdyż jeszcze jeśli ktoś z was nie zauważył, to nie nagrywam na żywo, znowu specjalnie tak, bo podczas tego hejstu trzeba było się skupić, no i też nie miałem z kim do pogadania, więc stwierdziłem, po co będę gadał do monitora, nagram komentarz teraz, więc na początku stwierdziliśmy, że dobrze będzie, jeżeli ja postaram się zacząć ten hejst po cichu, ponieważ wszyscy inni mieli dość wysoką wykrywalność. Ja jako jedyny gość, który miał dodża, nie miał tej wykrywalności tak wysokiej, dlatego byłem w stanie się tam poskradać, troszkę pozabijać guardów to tu, to tam, kamerki pouniszkodliwiać i tak dalej, więc zająłem się tym na początku tylko do momentu, żeby otworzyć ten główny save, a postanowiliśmy tak, dlatego że drillowanie tego pierwszego save'u, bo tam najpierw trzeba dostać się przez główną bramę, żeby w ogóle drillować save, to trzeba było właśnie ją przezwyciężyć. I dlatego chcieliśmy oszczędzić sobie robienie tego kroku podczas asalta, który zresztą utrudniłby nam mocne zadanie, ponieważ miejsce, w którym się drilluje, no nie jest zbyt do końca dobre, ponieważ nie ma tam zbyt wiele miejsc do ukrycia się, a nawet jeżeli są, to tak naprawdę policjanci są nas w stanie zajść z więcej niż jednej strony i też dlatego daliśmy za wygraną i postanowiliśmy spróbować ten początek zrobić po cichu i generalnie teraz to, co widzicie, to są moje starania, które właśnie próbują to uczynić, więc miejmy nadzieję, że uda się to uczynić do końca, gdyż jeżeli ktoś z was jeszcze nie do końca zna kroków, jakie trzeba zrobić w ogóle tutaj po cichu, no to na początku trzeba się dostać do server rooma, gdzie są circuit boxy, czyli tak zwane skrzynki z zasilaniem i trzeba trzy z nich unieszkodliwić, a one unieszkodliwią za to czujniki alarmu, czujniki metalu powinienem powiedzieć, przy sejfie, ponieważ ta brama do sejfu jest w ogóle jeszcze ogrodzona właśnie takimi czujnikami, więc trzeba je też unieszkodliwić. A żeby dostać się do jednego właśnie z tych pudeł, bym powiedział, to trzeba dostać się właśnie do tego server rooma, do którego kartę ma tutaj menadżer, którego też wcześniej załatwiłem i ten menadżer pozwolił mi właśnie ten pudła unieszkodliwić. No i dzięki temu mogła wejść nasza pani kochana, która nam pomaga w tym banku. Jednakże zanim jeszcze ona weszła do akcji, potrzebowaliśmy dodatkowo kod, który znajduje się na jednym z komputerów, które nam Bane zaznaczył, no i tego kod musiałem znaleźć właśnie w jednym z tych komputerów. Tak więc pokręcone strasznie i dopiero kiedy dostałem ten kod, paniusia mogła odgonić guardów, ja mogłem spokojnie wklepać ten kod i mogliśmy zacząć naszą akcję na głośno, tak więc kiedy już otworzyliśmy safe, można było aktywować też na spokojnie overdrilla i mogliśmy rozpocząć naszą zabawę, bo jeżeli ktoś z was nie wie, to overdrilla nie da się od tak zrobić, ponieważ trzeba jeszcze zrobić pewną rzecz, zanim w ogóle się go zacznie robić, a mianowicie
trzeba w głównym lobby przed sejfem tuż, czyli tam już po wejściu przez tą pierwszą bramę, trzeba ustawić się w odpowiedniej kolejności, którą będziecie na pewno widzieć na filmie, że ja będę stał w, ja wiem, tam za ladą, gdzie mają guardzi swoje stanowisko. Jeden będzie stał po prawej, drugi będzie stał po lewej, a jeden będzie stał naprzeciwko. Każdy będzie się patrzył w odpowiednim kierunku i to sprawi, że ten safe się, że tak powiem, odbezpieczy, że będziemy mogli na niego drilla położyć. No to jest też dziwne zachowanie, że a tutaj ustawi się ten tak, ten tu i ojej, można kłaść drilla. Dość dziwne rozwiązanie, ale powiedzmy, że i tak to zadziałało. No i tak też zrobiliśmy, overdrilla aktywowaliśmy, czym prędzej go postawiłem przy drzwiach. I mógł on wtedy zacząć swoją pracę. Dzięki temu my mieliśmy oszczędność czasu, ponieważ no 2000 sekund to tak jak mówię, to jest ponad pół godziny czekania, tak więc oczywiście nie będzie ten materiał trwał tyle, ile robiliśmy tą misję, czyli godzinę, ponieważ byłoby to bez sensu, gdybym pokazywał jak rabuje się ten bank godzinę. Tak więc po prostu to się mija z celem, dlatego pourywam pewne nudniejsze akcje, ponieważ bądźmy szczerzy, przez dużą część tego czasu, który spędziliśmy w czasie tego hejsta, ja po prostu stałem albo wchodziłem na prawo, na lewo i się kapiłem, szukałem przeciwników, bo aż tak dobrze nam szło, naprawdę, nam szło bardzo dobrze. W jednym momencie zginął tylko Snipey, ale ja wiem, jakieś 5 minut później już go odzyskaliśmy, więc naprawdę, bez większych problemów udało nam się to dokończyć. Co więcej, jest to też nasze drugie podejście, takie już prawdziwe drugie podejście, gdzie już nam udało się wejść do tego sejmu, bo tych podejść mieliśmy trochę więcej. Ale to jest takie drugie, ponieważ pierwsze szło nam jeszcze lepiej w ogóle, powiem szczerze, ponieważ w ogóle nikt nie padł, nie mieliśmy jakichś problemów z apteczkami, amunicją czy coś, ogólnie przeciwników zabijało się bardzo łatwo, ja też się dużo nudziłem, nawet chyba bardziej niż za drugim razem, więc to coś daje do myślenia. No i w każdym razie, jak tak walczyliśmy za pierwszym razem, to jedyne co nie pykło na końcu, to to, że kiedy już skończyło się drillowanko, czyli wyobraźcie sobie, że odczekaliśmy te pół godziny, to były pytania, kto pamięta kolejność naciśnięcia płytek na podłodze, którą trzeba aktywować przed dostaniem się do tego głównego sejfu, gdyż oczywiście ten bank ma 100 tysięcy zabezpieczeń, no i wiadomo, przedrillujesz się przez jedno przejście, zaraz jest następne, które trzeba aktywować jakimś tajnym kodem, tak? No i żeby ten tajny kod znaleźć, to trzeba było to gdzieś na internecie taką informację znaleźć, bo go nigdzie nie ma tam w grze, także nie ma jakiejś instrukcji, tu kliknij, to się stanie, nie ma czegoś takiego, to trzeba wiedzieć po prostu. No i tak się złożyło, że ja byłem teoretycznie tą osobą wyznaczoną do tego, żeby ten kod wklepać, no ale niestety okazuje się, że moja pamięć była zawodna. Może nie tyle zawodna powinienem powiedzieć, ponieważ miałem dwie wersje tego kodu. Jedna wydawała mi się, że tam płytka idzie w jednym kierunku, druga w trochę innym. Po prostu w połowie tego kodu nie byłem pewien, w którym kierunku idzie następna płytka i dlatego pomyliłem się przy wpisywaniu od połowy ten kod i niestety już nie byliśmy w stanie tego sejfu otworzyć. I też dlatego musieliśmy powtórzyć, po prostu. Ja się czułem źle z tym, taki troszkę, no nie wiem, zawstydzony, no bo w końcu czekaliśmy te pół godziny, walczyliśmy. Minęło w sumie już na liczniku 40 minut, no bo wiadomo, jeszcze ten wstępik trochę zajął. I na końcu okazuje się, że nic jest z tego. I naprawdę, ja się dziwię, że jeszcze chłopaki mieli siłę i chęci cisnąć to dalej, więc szacun dla nich, że mieli siłę, dla mnie chyba też, bo w sumie ja też miałem siłę to dalej z nimi cisnąć. Co więcej, nadal byli w stanie mi zaufać, ponieważ za drugim podejściem też ten kod wklepuje. Zresztą zobaczycie, jak to będzie wyglądać dopiero w momencie, kiedy do tego dojdzie, a jeszcze do tego zejdzie trochę czasu, no w końcu my musimy poczekać jeszcze pół godziny około, co nie? Dlatego ten kod będziecie też widzieć, jak on wygląda na materiale tutaj. Oczywiście wam go zaprezentuję, jeżeli ktoś z was jest ciekawy. No i tak jak mówię, ten overdrill robi się na Deathwishu. Nie jestem pewien, czy jest możliwość zrobienia overdrilla na niższych poziomach trudności. Nie wykluczam takiej opcji. Podobno niższe poziomy trudności odblokowują się dopiero, kiedy zrobi się go na Deathwishu. No, to jest teoria, którą ja słyszałem. Nie wiem, jaka jest prawda. To już możecie sami zweryfikować, szukając informacji na internecie, albo po prostu samemu próbując, gdyż jednak co nam daje dobranie się do tego sejfu? Ano jak, możecie się domyśleć, skoro jest sejf, to musi być coś wartościowego w środku. A co może być takiego wartościowego w tak dobrze zabezpieczonym sejfie? Oczywiście złoto. Pełno złota i ktoś by pomyślał, a tam pewnie jakieś 10-15 bugów. Otóż nie, ponieważ bugów jest aż 72, jeżeli się nie mylę. 72 bugi złota, wy sobie to wyobrażacie? To jest
naprawdę ponad 70 bagów złota tam jest i to wszystko trzeba było przenieść, co nie? Każde te złoto daje średnio na Deathwishu niecałe 600 tysięcy dolców, tak więc niezłą sumkę otrzymuje się na koniec. Bym powiedział, że otrzymuje się taką sumkę, każdy otrzymuje taką sumkę, jaką średnio zarabia się w całości na Deathwishu na Shadow Raidzie, bym powiedział, nie? Czyli jak na Shadow Raidzie zarabiacie średnio około 10 milionów, także potem to jest rozdzielane i tak jeszcze potem, to tyle każdy z was dostanie do ręki po skończeniu Overdrilla. Tylko pytanie teraz, co się bardziej opłaca, no to już sobie sami odpowiedzcie, czy wolicie robić tego Overdrilla na Deathwishu, czy wolicie zrobić kilka Shadow Raidów i mieć w sumie podobny efekt, jeżeli chodzi o ilość zdobytej kasy. No to już wy zdecydujecie. Ja w każdym razie chciałem zrobić tego Overdrilla m.in. dla osiągnięcia. I w sumie udało się, osiągnięcie zdobyliśmy, nie mogę zaprzeczyć. I ogólnie dobrze się grało, powiem szczerze, ponieważ graliśmy generalnie ze Snipey i jego dwoma znajomymi. Ja ich nie znałem de facto, ale widziałem w miarę ogarnięci ludzie, w miarę. I naprawdę dobrze sobie radziliśmy. Mieliśmy dwa sety z Inspire'em. Ja miałem podstawowego Inspire'a, czyli nie tego na wrzeszczenie niestety. Dlatego musiałem polegać na dwóch kolegach, między innymi na Snipe'im, który właśnie tak darł się na mnie, żeby mnie podnieść co jakiś czas, bo jednak padałem. Generalnie ja byłem takim setem Dodge'a z perkdeckiem Grindera. Jeżeli ktoś z was nie wie, czym jest perkdeck Grindera, no to jest właśnie jeden z perkdecków, który dostaje się za kupienie jednego z charakter paków do Paydaya i to jest właśnie charakter pack, bodajże gość się nazywa, ludzie, Sokol, o, już myślałem, że zapomniałem. I on właśnie przychodzi z takim fajnym perkdeckiem, który sprawia, że leczysz się za każdym razem, jak zranisz policjanta i im częściej będziesz ranił, im więcej policjantów naraz będziesz ranił, tym dłużej i szybciej będziesz leczony, tak więc jeżeli zranisz jednego policjanta na, nie wiem, na 5 sekund, to będziesz leczony niemalże non-stop, a jeżeli zranisz 5 policjantów w ciągu 5 sekund, to wow, to będzie twoje zdrówko bardzo szybko się regenerować. Dlatego też właśnie zdecydowałem się na ten perk deck. Wcześniej używałem w sumie bodajże Kruka albo Rogers, nie jestem pewien którego, które po prostu dodawały mi większą szansę na dodge'a, czyli po prostu mniej obrywałem, ale generalnie wiecie, dodge to jednak sprawia, że po prostu tylko część hitów, znaczy część uderzeń nas nie trafi, tak? A grinder sprawia, że nawet jeżeli nas coś trafi, no to za jakiś czas prawdopodobnie nam się to wyleczy, tak? Więc nawet na Deathwishu świetnie się to sprawuje, tym bardziej jeżeli ten perk deck ma więcej niż jedna osoba, bo nie wiem, czy nie jestem pewien, ale ten perk deck nakłada się też na inne osoby będące w teamie, tak? Więc jeżeli jedna osoba ma w teamie tego grindera, to wszyscy potem odczuwają jego efekty. No oczywiście pod warunkiem, że mają odpowiednie zbroje. Mam tutaj na myśli tego podstawowego Ballistic Questa, która jest w sumie bardzo niewielkim pancerzykiem, no i zwykły garnitur, ponieważ w innym przypadku ten perk deck po prostu na nas nie będzie oddziaływał. Dlatego to jest świetny perk deck na dodge'a, bym powiedział. I właśnie ja tego używałem. Dodatkowo oczywiście skille na dodge'a, czyli na moje akimbo, na dodatkowego dodża, który właśnie otrzymuję przy bieganiu, przy kucaniu, przy zjeżdżaniu z linki, nawet chyba tam miałem, co mi się oczywiście nie przydało, więc naprawdę generalnie taki podstawowy skillset na dodża, no i oczywiście do tego apteczki małe. Ja akurat miałem małe, chociaż zazwyczaj staram się kupować jednak duże, ponieważ te małe uważam, że są troszkę niepotrzebne, szczególnie na Deathwishu. Na Deathwishu lepsze byłyby te większe, nie bardziej jak mam grindera, bo zazwyczaj ja brałem, jak już na dodża, to często brałem małe apteczki, fakt, ale to brałem na tego zwykłego dodża, czyli taki, że aha, oberwę i co jakiś czas muszę się uleczyć jednak. Te apteczki są fajnym rozwiązaniem, bo dzięki temu rzadziej padam, ale jak mam grindera, to mogę wziąć duże apteczki, które mogę potem rozłożyć i dać innym do wykorzystania. Jeżeli ktoś jednak padnie ten raz, drugi, trzeci, no to może zużyć sobie taką apteczkę i potem znów ma ilość tam padnięć do zużycia, więc to jest jednak lepsze rozwiązanie i ja staram się teraz na to przenieść. Mimo to akurat ten set, który mam tutaj, skillset mam na myśli, nie jest do końca dobry. No tam parę rzeczy wydawało mi się powiem pozmieniać, na przykład miałem tylko podstawowe, miałem tylko podstawowego Swansonga, a wolałbym mieć jednak w pełni Swansonga, dlatego też nie mogłem na przykład odpowiednio go wykorzystać przy rozwalaniu buldożerów, niestety. No ale na szczęście tym sobie świetnie radził Snipey, który strzelał do nich perfekcyjnie z wyrzutni rakiet, tak więc taki skuldożer, który przylazł, to nie miał szans z naszą wyrzutnią rakiet, chyba że na przykład tam Snipey'ego nie było, no to ja wtedy z moim Akimbo też się na takie buldożera mogę rzucić, bo tam kilka serii popuszczę z moich crosskillów, bo bodajże crosskille używałem, to
nie ma problemu, tak? Bulldozer również będzie za moment martwy. No i tak sobie wyobraźcie, siedzieliśmy w tym lobby i cały czas praktycznie trzymaliśmy jedną pozycję, mianowicie do tego lobby prowadzi taki malutki korytarzyk, no i ten korytarzyk staraliśmy się trzymać, żeby policjanci nam nie wbili po prostu za daleko i żeby utrzymać porządek jakoś, tak? No mieliśmy troszkę problem potem z pobieraniem amunicji, ale na chwilkę się wybiegło i nagle cała amunicja już była pozbierana, więc żaden problem w sumie dla mnie, jako Dodgera, gorszy dla Snipiego, który miał zbrojkę. Mimo to nie było źle. Co jakiś czas się cofaliśmy, żeby troszkę więcej policjantów weszło do tego korytarzyka, ale jednak staraliśmy się do lobby nie wpuszczać, ponieważ jak wchodzą policjanci do lobby, to jest chyba taka zależność, że również z wind zaczynają wyskakiwać, a to już jest problematyczne, kiedy macie policjantów naskakujących z wielu stron, tak? Masz tylko jedną stronę, mianowicie ten główny, ja bym powiedział, kanał, tak? Z innej strony nas nie zachodzili, no poza Clockerem, który nas na jakiś czas pokazywał się od tyłu, ale starałem się go unieszkodliwiać i generalnie z nim większych problemów nie było. No i jeszcze oczywiście w międzyczasie, no zapomniałbym praktycznie wspomnieć o takim podstawowej rzeczy, czyli już zapewne widzianym przez was włamanie do tego podstawowego sejfu, który znajduje się piętro niżej i ten sejf już w sumie, wiecie, on został obrabowany momentalnie. Tam kilka bugów wzięliśmy, pach i już wszystko do wentów zostało wrzucone. Najgorsze było to czekanie właśnie na zakończenie overdrilla, bo to mówię, to pół godziny to jednak jest dość sporo. No i kiedy już udało nam się dotrzeć do końca, tak, czyli ten overdrill skończył już swoje działanie, no to wtedy mogliśmy się zabrać za zbieranie złota. Jednakże podzieliliśmy się rolami, ponieważ jakbyśmy wszyscy zaczęli zbierać złoto, no to wtedy właśnie policjanci by nam weszli do tego głównego lobby i ogólnie byłoby źle, ponieważ przy pierwszej właśnie na chwilkę zostawiliśmy tam to miejsce, bo bawiliśmy się z sejfem. Nie wiedzieliśmy pewnie, czy na przykład sejfu nie da się jeszcze raz otworzyć, klepując kod od nowa. No niestety nie było żadnej możliwości. I w międzyczasie nam policjanci wbili do tego lobby. Powiem wam szczerze, że wtedy zrobiło się już bardzo nieciekawie i mieliśmy duże trudności, żeby ich wyeliminować. Dlatego ważne było dla nas podzielić się rolami, tak więc ja ze Snipim staliśmy dalej na straży, pilnowaliśmy tego głównego przejścia, pozostali dwaj koledzy zajmowali się właśnie zbieraniem i transportowaniem tego złota i to nam również zajęło chyba 10 czy 15 minut, mam wrażenie, ponieważ no mówię, tych bugów było dość sporo i to nie są, nie wiem, to nie są jakieś kosztowności, biżuteria czy coś, nie, to było złoto, tak więc noszenie tego też nie jest prosta rzecz, dlatego musieliśmy troszkę też poświęcić na to czasu, no ale w końcu, kiedy udało nam się to zakończyć, kiedy to wszystko złoto zostało dostarczone na odpowiednie miejsce, no to w końcu mogliśmy uciekać. No i oczywiście mieliśmy pierwszą, lepszą drogę zablokowaną, dlatego musieliśmy iść naokoło. No i kiedy dotarliśmy naokoło, to w końcu udało nam się zrobić wyłom w ścianie. I kiedy zrobiliśmy ten wyłom w ścianie, w końcu udało nam się dostać do pozostałych bugów, które właśnie zrzuciliśmy tym wentem. Snipey zajął się właśnie eliminowaniem przeciwników, a my z chłopakami już dostarczaliśmy bugi, co już zeszło trochę szybciej, bo nas było trzech, więc to był moment i bugi były wrzucone do śmieciarki. Mimo to chciałem jeszcze pomówić przy tej okazji o tym ostatnim dniu Crime Festu, gdyż póki co skupiłem się generalnie na omawianiu tego heista, tak, czyli co, kiedy robimy i co się przyda, no bo w końcu jest to dość skomplikowany heist, no to chciałem też objaśnić, co my tutaj konkretnie robimy i pokazać wam, jak to mniej więcej przebiegało, bo właśnie to poprzez takiego komentarz, ale jeszcze chciałem dorzucić komentarz do tego, co Overkill zrobił na ostatni dzień Crime Festa, mianowicie zrobił coś, co mnie bardzo rozczarowało niestety. Wiecie, o ile każdy inny dzień Crime Festu przynosił coś fajnego, to spoko. W sumie nie narzekałem więcej na to, co Overkill dodawali. Nawet na te mikrotransakcje mnie to wali po prostu, więc nie jestem jednym z tych, co narzekają na to nie wiadomo ile, bo kłamstwo i takie tam. Ale mimo wszystko na ten ostatni dzień spodziewałem się dostać coś ekstra, nie? A na ten ostatni dzień Overkill przygotowało nam tak. Nową mechanikę skoku, 4 maski, koniec. Nie ma nic więcej i to mnie bardzo rozczarowało, ponieważ miałem nadzieję, że w końcu dowiem się, co ja mam w tym sejfie, nie? Którym cały czas za moimi plecami w menu, no i niestety nadal się tam znajduje. Okazuje się, że Valve teraz jest w trakcie naprawiania jakiegoś bardzo poważnego błędu związanego z tym sejfem, który Overkill znalazło w ostatniej chwili jeszcze przed dodaniem tego update'u. Ja nie wiem w sumie, co tam się dzieje, ponieważ
nawet nie wiem, o jaki błąd chodzi, nie wiem, co to za rzecz, no i nie wiem w ogóle, czemu Valve się tym zajmuje. To jest dla mnie wielka tajemnica, dlaczego Valve naprawia coś, co spartoliło Overkill. No i generalnie to był dla mnie wielki zawód. Ja po raz pierwszy mogę skrytykować otwarcie Overkilla za to, co zrobili, bo... No okej, jest nowa mechanika skoku, no ale w sumie to nic wielkiego. Nie uważam, żeby to było jakoś coś ciekawego, że coś tam ze skokiem, nie? No okej, jakaś animacja chyba skoku została zmieniona, bo skakanie jest praktycznie niemalże takie samo. Ja w każdym razie różnicy nie zauważyłem. Okej, dodano achievementy nowe. Te achievementy wszystkie są związane ze skokami, typu skocz, nie skocz, skocz wiele razy, skocz cały czas, coś takiego. To jest głupota według mnie. Takie achievementy, że one nie są zbyt potrzebne. Szczególnie ten achievement skocz. No to jest takie, ludzie, darujcie sobie może lepiej, co? No ale dodali, bo za te achievementy dostajemy maski, które są memami. I teraz tak, że wiadomo, jak kiedy był ten Road to Crime Fest, kiedy zbieraliśmy właśnie te wszystkie nasze nagrody, które potem właśnie nasze obiektywy, które zostały potem zamienione na te nagrody, no to spodziewałem się, że Trollface, Lolface, znaczy tam nie było, no Lolface, Megusta i Doge, że to nam na coś więcej niż maski, że okej, no maski w sumie okej, mogą być, ale że za każdym może się jakiś podtekst wykryć, coś jeszcze by dodali, no ale no i się zawiodło mi to bardzo, ponieważ sądziłem właśnie, że te memy dorzucą jeszcze coś ekstra, cokolwiek, szczerze mówiąc, ale niestety się przeliczyłem. No i jeszcze przy okazji dodania nowych achievementów dodany został taki, że trzeba znaleźć świnię z napisem X, którą można znaleźć właśnie na hejście, który robiłem ostatnio. I wcześniej oczywiście tej świni nie było, teraz dopiero została dodana, a za jej znalezienie oczywiście znów dostaniemy zestawik sejfa z drillem. Dzięki temu każdy z was będzie mógł sobie taki sejfik otworzyć, a ten sejfik będzie zawierał też jakiś tam zestawik broni odosobnionych i to wszystko. To każdą z tych broni będziecie mogli sobie sprzedać na markecie. Sam sejf i drill nie są możliwe do sprzedaży na markecie, niestety, albo istety. No możecie tylko otworzyć i sprzedać to, co wam wydropi. Innej opcji nie ma zbytnio. Możecie oczywiście też to zostawić w plecaku, ale ja wiem. Ja tam otworzyłem mój i nawet dorzucę wam teraz materiał właśnie, jak otwieram ten mój sejfik i szczerze, poleciało mi nawet niezły skin. Ja tam mówię, nie jaram się tymi skinami, nie odczuwam jakiejś ich potrzeby, ale z drugiej strony tam posiadanie jednego czy dwóch skinów, to przecież niczemu mi nie zaszkodzi. Ja po prostu nie jestem jakby ich przeciwnikiem takim ostrym, tylko po prostu jak jest jakiś fajny skin, to czemu by go nie mieć? No to jest skin, to jest zrobione dla nas, tym bardziej, że jak na markecie to jest dostępne bardzo tanio, to sobie myślę, czemu sobie na to nie pozwolić. A i akurat dropnął mi George, ten George, który mi dropnął, nawet fajny jest, bo jest właśnie taki fajny, czerwonawy. Mi się on akurat podoba i dlatego go sobie postanowiłem zostawić. Oczywiście bardziej bym zadowolony z jakiejś rzadszej broni, ale George, taki właśnie czerwony, ja akurat lubię czerwony, więc go akurat zostawię. Poza tym mam jeszcze dwa inne skiny. W sumie trzy, bo mam dwa na łuk przecież. I to wszystko. I na razie nie mam w planie raczej kupowania niczego więcej, tym bardziej, że jestem troszkę bitny, jeżeli chodzi o moje finanse na Steamie i nie wiem, jak to będzie z Halloween w tym roku w TF-ie. Oczywiście mogę wam już teraz powiedzieć, że unboxingu w tym roku na pewno nie będzie. I prawdopodobnie nie wiem, czy w ogóle kiedy będzie, czy kiedykolwiek będzie, no to się jeszcze zobaczy. W każdym razie nie mam w planie nic robienia ambitnego, jeżeli chodzi o Halloween w TF-ie. Ale o tym materiał też postaram się zrobić, dlatego o tym nie będę mówił teraz, tylko skupmy się powoli może na zakończeniu tego filmu, gdyż w końcu Crime Fest również się skończył, co nie? I mówię, ja się spodziewałem, że jednak Overkill doda trochę więcej rzeczy na ten ostatni dzień. No i przede wszystkim zawiodło mnie to, że coś zwalili z sejfem. Podobno zawartość tego sejfu będzie dla nas dostępna jako graczy za jakieś w przeciągu następnego tygodnia, więc... Ale to Valve nad tym pracuje, więc szczerze mówiąc nie wierzę, że oni to w tydzień skończą. Oczywiście to się okaże, dlatego zobaczymy. Więc kiedy to się skończy wszystko, będziemy mogli w końcu ocenić tak naprawdę cały ten Crime Fest. Każdy z was będzie mógł to zresztą zrobić, ponieważ cały czas brakuje tego ostatniego elementu, jakim jest safe. Overkill nawet postanowił nie mówić, co jest w tym safe, co również mnie troszkę irytuje, że nie wiem nadal, co w tym safe się znajduje.
Nie mam pojęcia dlaczego, ale no trudno, po prostu chcą to trzymać w tajemnicy jeszcze. Ludzie twierdzą, że w tej sejfie po prostu kryje się kolejny skin do broni. Jeżeli to jest faktycznie skin, to troszkę będę, to jeszcze będę bardziej narzekał na overkilla, ponieważ ja się spodziewałem, że ten sejf wrzuci coś ciekawego, coś ciekawszego niż tylko skin, albo przynajmniej kilka rzeczy, a nie tylko jedną, żeby chociaż tak na pocieszenie, bo jednak kosztowało to DLC 20 euro. Ja od razu tutaj mogę powiedzieć wam, że ja tego DLC nie kupiłem, więc ja 20 euro nie wydałem. Mogę tutaj się, że tak powiem, w ten sposób wybronić, ponieważ te DLC kupił mi Snipey, który zresztą teraz ze mną gra. Kupił mi je jako właśnie dobremu znajomemu. Mimo to uważam, że jeżeli faktycznie te DLC dodawało tylko maski z efektami na oczach oraz jakiś skin, który dropi z sejfu, to powiem krótko, że to jest żenada, ponieważ są DLC-ki, które wypuszczają Overkill, które zawierają hejsty, które zawierają bronię, mnóstwo masek i kosztują o wiele taniej. Więc dlaczego jeden skin i cztery maski mają być nagle bardzo drogie? Bo to co, stworzyli jakieś efekty na maski? Nie, to jest według mnie jedna wielka ściema wtedy. Dlatego nie będę może oceniał na wyrost i po prostu poczekajmy, co ten save nam przyniesie. Chociaż ja się naprawdę obawiam, że jest to po prostu kolejny skin. Jeżeli tak, no to nie będę szczęśliwy, mówiąc krótko. Na szczęście nie wydałem tej kasy, więc jeszcze mogę na to machnąć ręką. Ja. No gorzej ci, którzy faktycznie wydali tą kasę, no to oni raczej będą jeszcze bardziej wściekli, a podobno społeczność Paydaya troszkę się ostatnio rozpada, więc zobaczymy, jak to będzie w przyszłości. Tak więc może już nie będę przedłużał, tak więc dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że wam podobał się rozegrany gameplay w tle i że nie nudziliście się tak jak ja w pewnych momentach, kiedy go robiłem, no bo w końcu Overdeal to jest tak długi proces, że nawet nie próbuję sobie tego próbować powtórzyć, wyobrazić. Tak więc jeżeli ktoś z was jeszcze tego Overdeala zrobił na Deathwishu, to również szacun, ponieważ ci ludzie wiedzą, przez co ja teraz przechodzę, nagrywając ten materiał. Tak więc jeszcze raz dziękuję za uwagę, trzymajcie się i cześć. Shadows rise too far.